Witam Pana bardzo serdecznie. Witam również i Pani, i Państwa, i w ogóle tutaj. No bardzo się cieszę, że wpadłam. Mam nadzieję, że jak Państwo będziecie wychodzić, też będziecie zadowoleni, także... Panie Krzysztofie, ja zacznę od tego, że istnieje taka opinia obiegowa, że satyrycy prywatnie to ponurzy ludzie. Ponieważ często się uśmiechają na estradzie, na scenie, to jakoś prywatnie już im mniej do śmiechu. Czy to prawda? Czy Pan jest takim poważnym człowiekiem na co dzień? No, ale smutnym? Jak patrzę na to, co się dzieje naokoło, no to, a mało z tego żyje, no to trudno się cieszyć. Nie, ale jestem bardzo podobno pogodny człowiek, bezkonfliktowy. Staram się całe życie tak robić, żeby nie czynić specjalnej krzywdy tym wszystkim, z którymi się spotykam. Mało tego, w TVN24 wśród załóg, nie mówię tam, że śmiecu go przytomę ksioneckie, ale wśród tych wszystkich wizażystek, kamerzystów, to mam ksywę słoneczko, bo jak wchodzę, to zawsze mam jakiś dowcip, jakiś tam, jak nieźle pomalują, też się nie denerwuję po prostu, bo mówię, że ja już na urodę nie liczę, bo swoje lata, kiedy byłem piękny i przystojny, już mam za sobą. W tej chwili tylko kombinuję, żeby rozum pozostał. To tak. Ma Pan fantastyczną pracę. Pan Krzysztof o tym, co robi, powiedział tak, robię to, na co mam ochotę. No to cudna praca, jeszcze za to płacę. I chyba kiedy mam ochotę, prawda? Tak, tak. To znaczy ja w ogóle w tej chwili już parę ładnych lat żyję takim trochę wolniejszym rytmem, dlatego że przeżyłem śmierć swojej żony Małgosi. To było 7 lat temu i po prostu myśmy całe życie planowali, że jak odchowamy synów i będą dorośli, to wtedy ruszymy gdzieś tam w świat, pozwiedzamy. To wszystko, później przyszła choroba, szybko odeszła i tak doszedłem do wniosku, że nie ma co się zabijać, wystarczy to, co zarobię. Nie muszę mieć tam pod poduchą więcej tych pieniążków, w związku z tym staram się żyć spokojniej. Najczęściej spędzam czas na Mazurach albo pod Warszawą i tak bez takiej pogoni za tym wszystkim, co się wokół dzieje. Czy to prawda, że jest Pan współwłaścicielem, czy właścicielem Trzech Jezior na Mazurach? Chciałbym. Nie, to wiecie Państwo, kiedyś kupiłem od rybaka w takiej rybaczówce. To jest taki czteromieszkaniowy blok, mieszkanko, ale nad przecudnym jeziorem, które się nazywa Kośno i to jest ścisły rezerwat ptactwa. I otóż w ubiegłym roku był taki przypadek, że odebrano dzierżawę temu, kto tam gospodarował tymi jeziorami, ponieważ robił to źle, ale dowiedziałem się z różnych źródeł, że przyjdzie jeszcze gorsze. W związku z tym zwołałem ludzi, którzy tam wokół tego jeziora pomieszkiwali i spowodowałem to, że po prostu zostało założone stowarzyszenie, które stanęło do przetargu i ten przetarg wygrało, ale ja nie należę do tego stowarzyszenia. Natomiast taki ksiądz Rosłan z kurii biskupiej w Olsztynie, ktoś mu tam źle podonosił, wziął, napisał taki duży elaborat na kilku portalach internetowych, że pazerny Dałszewiec zawłaszczył 3 jeziora, mieszka w willi nad jeziorem, które to jezioro ogrodził. W ogóle, że wprowadził jakieś takie nieprawdopodobnie ceny za łowienie na tym jeziorze, żeby się wszystko szybko dorobić. No i po prostu zrobił, a my jeszcze napisał, że oligarcha Dałszewiec, a nawet
którymś momencie się ucieszyłem, bo mówię, kurde, jak jestem oligarchą, to będę mógł ze skulczykiem na ty przejść. Nie, ale okazało się, nie, zadzwoniłem do tego księdza. Pierwszy raz w życiu kogoś tak oszaniłem jak jego. Panie Krzysztofie, uchodzi pan za satyryka politycznego. Proszę mi powiedzieć, czy w polityce już się wszystko wydarzyło, czy jest jeszcze o czym opowiadać, czy ten temat nie przejadł się, nie znudził się już? To znaczy, nie wiem, są ludzie, którzy uciekają od polityki, wiecie państwo, ja nie chciałbym w moim wieku nagle zacząć opowiadać jakieś takie, założyć sobie tam czapeczkę albo sztuczne zęby i udawać kogoś, kto, kim nie jestem po prostu. Ja 35 lat uprawiam ten zawód, jeżeli to można nazwać zawodem, i zawsze zajmowałem się polityką, nad tym się najlepiej znam i nie widzę powodu, żeby robić cokolwiek innego. Ale nie, wiecie państwo, no, oprócz tego, że jestem satyrykiem politycznym, no to jednak popełniłem w sumie z różnymi wznowieniami to 23 książki, które się ukazały w łącznym nakładzie około 900 tysięcy egzemplarzy, także to się wszystko rozeszło. Tak? Teraz siedzę nad dwiema następnymi. Jedna się będzie nazywała Tuskuland. O czym zgadnijcie? Ja napisałem parę lat temu pamiętnik Czwartej Rzepy i to było z kolei o rządach z lat 2005-2007, a w tej chwili chcę zrobić dalszy ciąg i wydać książkę z takich opowiadanek, humoresek, felietonów, trochę tu różnie można nazwać, który pisze od wielu, wielu lat do Łowca Polskiego i też to ma wyjść, myślę, że w ciągu jakiegoś pół roku. A czy wśród polityków ma pan przyjaciół? To znaczy, jest jedna osoba, z którą się przyjaźniłem i z którą się lubimy. To jest Henryk Wujec. Ponieważ wiem, że jest to nie dość, że bardzo uczciwy facet, to w polityce nic złego nie zrobił. Natomiast się nie przyjaźnię się, ponieważ chciałbym mieć dystans do tych wszystkich, o których mówię. Wiecie państwo, to tak jak gdzieś tam poszedł, się zakolegował, no to wiadomo, wtedy koledze się nie przyłoży, to wszystko. Zresztą mam takiego fana, któremu jak przykopię, to od razu mam telefon następnego dnia. To jest poseł Niesiołowski, bo on kiedy był wicemarszałkiem, gdzieś coś tam powiedziałem w tym szkle kontaktowym, zdobył skądś telefon, następnego dnia zadzwonił cały obrażony. Żeśmy pogadali, ale oczywiście zakończył Jarosławem Kaczyńskim tak, jak on to kończy po prostu, że obojętnie, jeżeli nawet by słońce było zaćmienie, to powie na koniec, że jest to wina Kaczyńskiego. I ma taki styl po prostu, wiecie państwo, no to on dzwoni, tak mniej więcej regularnie raz na kwartał mam telefon do niego, co tylko powiem o nim, to od razu następne, także czai się o tej 22 przed tym telewizorem, że natomiast teraz szykuje przebój, bo Korwin-Mikke. Ale ten bije, nie pan uważa. Słucham? Ten bije, także może. Ale on bije za dzień dobry, także. Także nie wiem, może na wszelki wypadek mu się nie będę kłaniał i nie dam mu szans po prostu. Proszę powiedzieć, jak powstają piosenki. Czy jest w ogóle pan samoukiem? Czy w jakiś sposób szlifował pan te umiejętności? To jest, generalnie to jestem samoukiem. To znaczy, ja miałem znakomitą nauczycielkę w liceum pedagogicznym. Chodziłem do liceum pedagogicznego w Szczytnie. To były bardzo dobre szkoły, wiecie państwo. One naprawdę kształciły świetnych nauczycieli do podstawówki, ale później przyszedł towarzysz Gierek, doszedł do wniosku, że
po prostu zlikwiduje te licea, ponieważ nauczyciel musi być po wyższym wykształceniu, a w efekcie stało się w ten sposób, że tę oświatę trzeba było odbudowywać przez 20 kilka lat. I tak się skończyło, ale ja miałem taką pani profesor, która strasznie mnie tępiła, jeżeli chodzi o ortografię, ponieważ ona uważała, że wszystko, co napiszę bez błędów, to jest bardzo dobre. I rzeczywiście te wypracowania takie były. Ale później przez wiele lat, nie jakieś piosenki pisałam w tej szkole, tam nawet moi koledzy z liceum pamiętają do dzisiaj, niektóre z nich, bo się bardzo często spotykamy na zlotach naszych absolwentów. To chyba jest jedyna szkoła w Polsce, która miała do tej pory 12 zlotów absolwentów i za rok się szykuje następny. Cała szkoła przyjeżdża, wszyscy, którzy żyją po prostu. Mieliśmy profesora Wiśniewskiego, który w dzień po operacji przyjechał, kazał, żeby syna, żeby zapakował do samochodu, ponieważ on powiedział, że jeżeli przyjedzie na zjazd, to on umrze w szpitalu. I postanowiliśmy zrobić kabaret. Miałem takich przyjaciół fantastycznie grających i zrobiliśmy ten kabaret. On się nazywał Gwóźdź. Żeby zdenerwować moją byłą panią profesor, napisałem Gwóźdź przez U otwarte, si i ci, także to masakra po prostu. Jedna księgowa nie chciała nam wypłacić pieniędzy po koncercie, ponieważ powiedziała, że z błędami nie przyjmie. Tak się zaparła. No i w każdym razie założyliśmy ten kabaret i początkowo chcieliśmy korzystać z tekstów cudzych, tam, które się ukazywały gdzieś w Szpilkach czy w różnych gazetach, ale doszliśmy do wniosku, że to nie pasuje do nas, do tego, co kombinowaliśmy. I ja któregoś dnia mówię, słuchajcie, to ja napiszę jakiś tekst, zobaczymy. I napisałem jeden, okazało się, że zabawny. Bo napisałem drugi, też się ludzie śmieją. Trzeci, no i w ten sposób powstał program, który się nazywał Dookoła Wojtek. On trwał chyba ze 40 minut i pojechaliśmy do Lidzbarka Warmińskiego na takie wysiady humoru i satyry. No i zdobyliśmy drugą nagrodę tym programem. I to już tak powoli wiedziałem, że to już będzie moje życie. Ale nie związał się pan z żadnym kabaretem. Poszedł pan swoją drogą, taką indywidualną. To znaczy, ja w ogóle mam ksywę w branży singiel. Ponieważ najchętniej pracuję sam, bo wtedy mam sporo czasu, mogę sobie opowiadać różne swoje rzeczy. To różnie wygląda, chociaż po przyjeździe do Warszawy w 1983 roku zrobiłem taki program, który się nazywał Hotel Nic, pisany przez NITZ. I w tym programie był Janusz Gajos. Wtedy także robiliśmy ten Hotel Nic. Też mieliśmy strasznie dużo przygód, ponieważ ja z nazwiska byłem mało znaną osobą. Natomiast Janusz z powodów pancernych po prostu uwielbiany. A to był 83 rok, więc to nie 80, tak, 83, bo do 86 roku żeśmy grali ten program. A program był niesamowicie ostry, tylko cenzura się specjalnie nie interesowała, bo to Gajos, no to o czym może mówić? O czołgu. Nie, a myśmy mieli piosenki Daj Panie Boże Zdrowie, program Daj Panie Boże Zdrowie. Kiedy wystąpiliśmy z tym programem w hotelu pod Różą w Krakowie, to ubectwo, które było, napisało, że to był program na krawędzi prowokacji politycznej. Także taka pani cenzor Porębska, to będę pamiętał do końca życia jej nazwisko, od tej czasu już, od tego czasu nie odpuszczała nas przy jakimkolwiek koncercie, kiedy pojawialiśmy się Kraków, Nowy Sącz, to mieliśmy tę Porębską jak cień, który chodził za nami. Także
Były takie różne historie. A później właśnie występowaliśmy z Januszem. Kiedyś był jakiś taki duży kabareton w Bydgoszczy. No i na tym kabaretonie był kabaret Egida. No i Pietrzakowi się spodobało to, co myśmy tam robili. I przeszliśmy od następnego roku, od 86 do kabaretu pod Egidą i tam 3 lata do 89 roku. Ja mam wrażenie, że teraz te przedstawienia kabaretowe to są widowiska, to są ogromne takie przedsięwzięcia logistyczne, mnóstwo kabaretów, jakieś, chyba to wymaga bardzo wielu prób, no bo żeby kiedyś było inaczej, prawda? Zapowiadał Wałtroczek, wychodził kabaret, czy wychodziła jakaś osoba i mówiła to, co miała do powiedzenia, a teraz jest to jak łączone, jakieś scenariusze są pisane. To jest ogromne jakieś przedsięwzięcie. No jest, ale czy to jakoś jest w najlepszym guście, to nie powiedziałbym, wiecie Państwo, to szczerze mówiąc taki trend. Ja kiedyś robiłem bardzo dużo w telewizji, robiłem taki program Na Tronie, wspólnie robiliśmy Kafe Fusy z Krzysiem Jaroszyńskim, Michałem Ogórkiem i Wojtkiem Młynarskim. Później robiłem ten swój Na Tronie, później jeszcze u pana Krzysia, ale staraliśmy się cały czas, żeby te programy były, miały jakiś taki poziom. Otóż mieliśmy przedłużyć umowę na nowy sezon, pamiętam. Pojechaliśmy do tej telewizji z reżyserem i producentem i taka pani redaktor, prawa ręka Ninę Terentiew mówi do mnie w tym momencie tak: panie Krzysiu, chętnie przedłużymy tę umowę na następny sezon, ale mielibyśmy taką prośbę do pana. Gdyby pan ten program w nowym sezonie robił taki bardziej ludyczny. Ja mówię, co to znaczy bardziej ludyczny? Mówi, wie pan, no mamy coraz taką prostszą widownię telewizyjną, w związku z tym chodzi o to, żeby te żarty też były takie bardziej docierające do wszystkich. I to mnie strasznie wkurzyło. Mówię, wie pani co, od prostych dowcipów macie prostych artystów. Dziękuję pięknie i poszedłem, ten Jurek Garstecki, który reżyserował, tylko mówi, Jezu, coś ty narobił. Mówię, nic Jureczku, no nie będę kurde zajmował się byle co. I tam pamiętam, a byłem w takim kołowrocie 2 lata, wiecie Państwo, robić 20-minutowy program czy 40-minutowy program, to było zajęcie od 5 rano, gdzie człowiek wstawał, czytał jakieś gazety, żeby znaleźć jakiś program, problem, którego się można uczepić. Trzeba było pisać piosenki, trzeba było do tego muzykę. Później jeszcze znaleźć aktorów, którzy będą grali. Do tego jeszcze trafić do studia, żeby nagrać te piosenki. To po prostu był nieprawdopodobny kołowrót. I pamiętam po tych 2 latach, jak powiedziałem tej pani redaktor, że tak, macie prostych artystów. Następnego dnia pojechałem na Mazury i tak pojechałem. Obudziłem się o 5 rano, bo to człowiek już miał taki budzik w głowie, że właściwie codziennie go prostowało, stawiało na nogi. Tak się obudziłem i nagle mówię, kurczę, ja nic nie robię. Se poszedłem do lodówki, wyjąłem se piwo, usiadłem se tak na słoneczku. Mówię, Chryste, jaki ten pan świat piękny. Już nikt mnie na coś takiego nie namówi. I nie, rzeczywiście od tej pory nie robiłem nic. A telewizja idzie w sposób, wiecie Państwo, ja z tym, co robię, to dla przeciętnego dziennikarza w telewizji, zresztą nie tylko ja, bo nie ma i Janka Pietrzaka, nie ma i Tadzia Drozdy, nie ma jeszcze paru innych, którzy by się tam pojawiali w tej telewizji, to ja nie jestem kwiatkiem do kożucha z tym, co robię, tylko pryszczem na dupie. Ponieważ ci wszyscy redaktorzy zarabiają bardzo dobre pieniądze.
reżyserzy zarabiają bardzo dobre pieniądze. I teraz wyjdzie taki idiota jak ja, a biorę udział wyłącznie w koncertach na żywo. W związku z tym nie wiadomo, co pan zostanie. No to, wiecie państwo, wyjdę palne i ktoś straci kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie przeze mnie. No to, to jest w ogóle bez sensu stwarzać dla siebie samego takie ryzyko. A ja zrobiłem taki numer lat temu chyba 8 czy 9, od którego Nina Tarentiew to w ogóle nie wpuszcza do swojej telewizji. Ona wtedy jeszcze była w Dwójce. SLD było u władzy. Była wtedy afera Rewina. I ten jest koszaliński festiwal, letni festiwal kabaretów, który się odbywa chyba pod koniec lipca. No i wyszedłem. Na próbie zaśpiewałem co innego. A później wyszedłem ze sceny i zaśpiewałem taki pastisz piosenki Jana Serce, te Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd. Ale to było o Leszku Millerze. I o tej całej aferze Rywina. Ale refren był Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd. I 4000 na widowni zaśpiewało ze mną. Bo wszyscy refren znali. No i po prostu od tego momentu już zostałem zakwalifikowany do Towarzystwa Osób Nieobliczalnych. Ja jestem bardzo zadowolony, że to, bo dwa tomy tych Menelików powstały i praktycznie gdybym chciał, to bym w ciągu paru miesięcy zrobił trzeci tom, ponieważ te historie cały czas do mnie dochodzą, bo czasami proszę ze sceny mówiąc i to wszystko, ale jestem zadowolony z jednego powodu, a mianowicie, że bardzo wiele osób, które przeczytało te książki, mówią, że zmienił się ich stosunek do Meneli. I to na pozytywniejszy po prostu, że do tej pory ci ludzie, którzy mówili, traktowali ich jako tam brudasów, którzy chodzą i się czepiają ludzi, a teraz zobaczyli w nich całkiem kogoś innego. Wiecie państwo, bo zmenelić się jest bardzo prosto. Ja miałem takiego menela Zygmusia, który już nie żyje, który był prekursor w ogóle. Od niego się ta cała historia z menelami zaczęła. To kiedyś go zapytałem, mówi, panie Zygmusie, jak się staje menelem? A on mówi, panie Księjku, no to prosta rzecz, trzeba tylko znaleźć odpowiedni sklep i odpowiednie towarzystwo. Jechałem pociągiem, bo miałem jakieś zajęcie w Krakowie i wychodzę z dworca i właśnie tak wystartował moją stronę ten smakosz win niebanalnych i mówi do mnie tak, a nie poznał mnie. Nie, ale mówi tak, widzę, że pan jest elegancko ubranym mężczyzną, w związku z tym mniemam, że stać pana na drobną dla pana kwotę 5 zł, która mnie być może ocali życie. A ja mówię do niego, a niby dlaczego 5 zł? A on mówi, jeżeli otrzymam 5 zł, to będę się za pana modlił w kościele mariackim. Włożesz ty w mordę, widzę, że tu już mam, że tak powiem, nie byle co przed sobą. No dam mu te 5 zł, tak też popatrzył, mówi, będę się za pana modlił, żebym znowu pana spotkał. Wiecie państwo, mi opowiadał pan w Koszalinie, że był świadkiem, jak na ławeczce w parku siedzi taka starsza para, elegancko ubrana, coś tam do siebie po cichutku mówią i nagle się wyłania dwóch meneli i prosto na tę parę. I jeden mówi takim pseudoliterackim językiem do tej pary, mówi, przepraszam państwa bardzo, czy państwo mogliby nam ofiarować 2 złotóweczki, dzięki którym za chwilę będziemy również szczęśliwą parą okupującą ławeczkę obok i tak samo pięknie ze sobą rozmawiającą jak państwo? Na to facet z tej ławki mówi, Nischwerstein. Na to drugi menel, 2 euro.
A to, że się sam ikoną menelstwa polskiego, to z kolei dowiedziałem się, będąc na koncertach we Wrocławiu. Miałem trochę wolnego czasu, wybrałem się na ten piękny wrocławski rynek na spacer i w którymś momencie widzę, odpaliło dwóch meneli w moją stronę. Jeden już taki poza rzeczywistością, a drugi prosto na mnie mówi: mistrzu, czy ja mógłbym mistrzowi rękę uścisnąć i nic więcej nie chcę? Czyli jakiś szacunek dla mojej osoby. A ten drugi tak się ocknął na moment, mówi: Hieniu, a co to za mieść? A ten mówi: człowieku, nie poznałeś? Przecież to jest pan Dałkszewicz, nasz promotor. Także tak wysoko w tej hierarchii zaszedłem, wiecie państwo. Trzecia butelka na pustym stole, pod lampą dymu ogromna chmura, tuszem zachodzą oka w rosole i ciągle pada na Mazura. Tuszem zachodzą oka w rosole i ciągle pada. Pokazuje, jak zachodzi się w ciąży, a palikot robi fotki fotoradarami. Oleksego nie widać spod włosów i wstążek. Europoseł Kamiński, dawniej PiS, oj tam. Nie wiadomo, kim będzie, bo nie usiadł na grzędzie. Ale kombinuje, chłopak. Agent Tomek po kraju śmiga w ślubnym Porsche. Jacek Kurski, mam nadzieję, że się przysiądzie na gorsze. Kiedy mija Sejm, czapkę z głowy zdejm, bo podobno czasem ktoś mówi z sensem dość, ale z sensem tu długo nie pogadasz, bo jedni krzyczą: hajba, hajba! A to drudzy: zdrada, zdrada! Jedni krzyczą: hajba, hajba! A to drudzy: zdrada, zdrada! Nad wszystkim Ruś ciągle wędrę na cusi. Bili, 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 bili. Jeszcze jedną noc, jeszcze jeden dzień, jeszcze jedną noc, jeszcze jeden dzień. I tylko znanym jasno widzą czasem coś objawi się i także jak za mgłą. Lub dobre wróżki czymś pocieszą nas, bo po to one są. Dla reszty przyszłość to nieznany ląd i nieodkryta się. Jeszcze jedna noc, jeszcze jeden dzień, jeszcze jedna noc, jeszcze jeden dzień. Każda podróż, każdy cel, nie wiemy, gdzie dojdziemy i czy znów ta droga dla nas dziś pomyślnie skończy się. I życie to nadzieja, że to nie dotyczy mnie. Jeszcze jedną noc, jeszcze jeden dzień, jeszcze jedną noc, jeszcze jeden dzień.